Panie Kwiatkowski, prawo obywatelskie. Konstytucja. W związku z tym oczekuję od pana, jako reprezentanta Policji Państwowej, działania zgodnie z wymogami polskiego prawa. I oczekuję od pana szacunku do tego, na co pan przysięgał w rocie przysięgi. Że będzie pan przestrzegał zasad Konstytucji Rzeczypospolitej. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia. Nie widzę żadnych podstaw, żeby pan ode mnie żądał dowodu osobistego. Jestem wolnym człowiekiem i to jest wszystko, co mam do powiedzenia panu w tej sprawie. Dobrze. W takim razie, z mojej strony, tak jak panu powiedziałem, moje stanowisko się nie zmienia. Moje też. Swoich praw będzie pan dochodził w sądzie. Sąd będzie decydował o tym, czy prawo zostało złamane, czy nie. Ja na chwilę obecną stwierdzam, że popełnia pan wykroczenie z artykułu 54 kodeksu wykroczeń w związku z artykułem 14 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 2 maja 2020 roku. Proszę pana, jeżeli pan nie poda swoich danych, przejdziemy z panem na komendę i ustalimy tamto stanowisko. Wystarczy, że pan przejdzie na drugą stronę ulicy i się zapyta. Sasin stracił głowę. No ale to pierwszy krok, nie? No, niczego nie zmienia, ale to jest jakiś taki pierwszy krok do tego, że oni się musieli zatrzymać, nie? Tak myślę, że to jest jednak nasz wszystkich wspólny mały sukces. 100 lat cię nie widziałem. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, dziękuję, że jesteście. No, reszta przyjemność. Wielkie dzięki. Przednia Straż Demokracji na miejscu. My jesteśmy tylko tylną. W tym momencie są bardzo różne scenariusze na stole. I konstytucja z nami. I wszystko jest możliwe, absolutnie wszystko. Od stanu klęski żywiołowej przez stan nadzwyczajny, wyjątkowy. Wybory. Jakimś cudem w niedzielę, w co nikt nie wierzy, ale za tydzień, za dwa. I dzisiaj nie ma co przesądzać, bo to jest tak, że są różne deklaracje, różni ludzie mówią różne rzeczy, ale dopiero mam nadzieję, że dzisiaj, jutro się okaże, na czym stoimy. To nie podejmuje się dywagacji na temat tego, co zdarzyłoby się 5 minut później, bo tutaj różne scenariusze wchodzą w rachubę. Wydaje mi się, że to oznaczałoby tak naprawdę takie pęknięcie w obozie sprawującym władzę, że on nie byłby zdolny do sprawowania jej w dalszym ciągu, a zatem pojawiłaby się szansa na to, żeby się odbić jak od trampoliny i powoli, bardzo powoli, bo to są jednak procesy wielomiesięczne, wieloletnie, zacząć naprawiać to, co zdewastował PiS w ciągu ostatnich lat. Mi jest przykro, że ci wszyscy kandydaci na prezydenta, którzy przecież z nami przez prawie 5 lat o przestrzeganie konstytucji się upominali, nie są w stanie pomóc nam dzisiaj wszystkim i nie tylko nam w Sejmie, ale w ogóle tak ludziom i stanąć razem i powiedzieć po prostu, wydać jasnego komunikatu, że te wybory są po prostu niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawem i że nie będziemy tego firmowali. No ale to jest moje zdanie, jakby rozumiem, że inni ludzie mogą mieć inne zdanie, ja w tych wyborach udziału nie wezmę. Ja jestem w sumie wdzięczna Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, chociaż zapłaciło za to dużą cenę moim zdaniem, nawet taką osobistą, za to, że powiedziała, że nie będzie narażała życia i zdrowia ludzi, za to, że nie będzie brała udziału w wyborach, które są niezgodne z konstytucją, które nie spełniają tak naprawdę warunków wyborów demokratycznych, wolnych wyborów. I tak naprawdę to jestem z niej bardzo dumna. Mam nadzieję, że nie ulegnie też tej presji politycznej, temu atakowi na swoją osobę, jeśli się okaże, że Prawo i Sprawiedliwość dalej łamiąc prawo 23 będzie próbowało przeprowadzić te wybory w komisjach, mimo wszystko po trupach do celu. Mam nadzieję, że Kidawie-Błońskiej starczy odwagi. Znaczy, uważam, że z wszystkimi dyskusjami na temat kampanii wyborczej trzeba się wstrzymać do dzisiejszego nocnego bądź jutrzejszego rozstrzygnięcia. Znaczy w tej chwili nie jest czas na to, żeby zastanawiać się, co mają zrobić poszczególni kandydaci, jak powinni się zachować. Oni w sposób mniej czy bardziej jasny określili to w ciągu ostatnich dni, tygodni, a w tej chwili najważniejsza rzecz to jest powstrzymanie tego zepchnięcia Polski w przepaść, antydemokratyczną przepaść.